Królowej Wojska Polskiego w szczególnej chwili, podczas Twojego nawiedzenia w kopii jasnogórskiego wizerunku, na szlaku kościołów parafialnych i rektoralnych archidiecezji warszawskiej, znalazła się także ta świątynia, matka wszystkich kościołów garnizonowych ordynariatu polowego. Nosi ona Twoje wezwanie, Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Jej dzieje naznaczone są Twoją obecnością. Przecież w tym miejscu, w Kościele Ojców Pijanów, wielką cześć oddawał Twój obraz Matki Bożej Łaskawej. 24 marca 1651 roku w obecności nuncjusza papieskiego został on uroczyście wprowadzony do tego miejsca i ukazany ludowi. Nuncjusz odczytał wtedy bullę papieża Innocentego X, ustanawiającego świętą Matę Gracjanę Warszawiensis. Zaiste byłaś dla ludu Warszawy Matę Gracjanę, Matką Łaski. Magistrat Warszawy kilkanaście lat później, po ustaniu zarazy, po przebłagalnych modlitwach przed tym wizerunkiem, ogłosił siebie patronką Warszawy. Udekorował twój wizerunek gotywną koroną. Powierzył tobie opiekę nie tylko nad stolicą Rzeczpospolitej, lecz także nad całym Królestwem Polski, obwołując ciebie strażniczką Polski, Kustos Polonie. Po historycznych zawirowaniach twój obraz Matki Bożej Łaskawej znajduje się w innej warszawskiej świątyni. Pozostała jednak pamięć o twojej błogosławionej obecności w tym miejscu. Dzisiaj cieszymy się z twojego nawiedzenia w obrazie nam bliskim i znanym. Przecież w latach 1996 do 2000 odbywała się peregrynacja kopii twojego jasnogórskiego wizerunku połączona z misjami z wiary w III tysiącleciu. W swoim wizerunku nawiedzałaś kościoły garnizonowe, kaplice i izby modlitwy, uczelnie wojskowe, poligony. W modlitwie zawierzenia polecały się tobie parafie wojskowe, jednostki wojskowe, garnizony i poszczególne rodziny. Zakończenie tych misji miało miejsce w tej świątyni 18 maja 2000 roku. Owoce tamtego nawiedzenia są żywe w naszej wojskowej diecezji. Te wszystkie religijne doświadczenia z przeszłości odżywają dzisiaj z wielką siłą i mocą. Chcemy włączyć się w ten chór wieków wychwalających Ciebie za to, że jesteś naszą matką, naszą porędowniczką, naszą wspomożycielką. Wzywamy pokornie Twojej pomocy, miłosierdzia,
w walce o dochowanie wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi Świętemu i Jego Pasterzu, Ojczyźnie naszej Świętej, Chrześcijańskiej Przedniej Straży, poświęconej Twojemu sercu niepokalanemu i sercu Syna Twego. Pomnij, Matko Dziewico, przed obliczem Boga, na oddany Tobie naród, który pragnie nadal pozostać królestwem Twoim, pod opieką najlepszego Ojca wszystkich narodów ziemi. Amen.